jeżeli ktoś, widząc takie zjawisko, ma jeszcze wątpliwości co do tego, że niebo jest po prostu bryzgane chemicznymi smugami, jedna przy drugiej, no to w zasadzie no comment. Nikt nic nie widzi. Trzeba być wyjątkowo opornym, żeby... No niewolnikiem takim w zasadzie systemowym, który w nic nie wierzy, nie widzi, nie, po prostu jest ślepy. Co tu można gadać? Dla tych wszystkich niewolników, te oto szlaczki. Bo wiecie co? Bo takiemu po prostu człowiekowi najłatwiej jest odrzucić daną rzecz. Dlaczego? Bo odrzucenie wymaga najmniej wysiłku. Mało tego, wystarczy, że on odrzuci daną tezę i on wystarczy, że odrzuci i tym jednym zabiegiem on już ma swoje stanowisko w tej sprawie. Nie musi nic robić, jest to najniższa linia oporu. I dlatego, a ponieważ... No i dlatego właśnie tylu mamy i jest oczywiście, no bo analiza tego i zastanowienie się, dlaczego tak jest i wymaga połączenia naprawdę sporej ilości kropek. No to ja naprawdę rozumiem to, że to nie jest dla każdego i wcale mnie to zjawisko nie dziwi, no. Niestety, żyjemy w takim społeczeństwie, że takie rzeczy się dzieją, a ludzie, no to jest tak, ktoś im smugami chemicznymi wali po oczach, a oni mówią, że śnieg pada. Ktoś im pluje w ryj, a oni mówią, że deszcz pada. Jest na tej zasadzie. A taki nie wiem, no jak, no przecież... Co tu w zasadzie dodawać? No, cyrk, szanowni państwo. Jeden wielki cyrk i śmierć kupą słonia. Dosłownie. Bo tam ostatnio 3 słonie się wypasały. No nic, ale to tak jeszcze czuję, że w tym nagraniu pozbieram takie parę wstawek o chemtrailsach, ale ja mam inny pomysł na rozwiązanie tego problemu. Wpadłem na pomysł, który w takim nagraniu osobnym wam przedstawię. I jest to, myślę, bardzo dobry pomysł. No to by było na tyle, a ja dalej patrzę. Słońce, które wygląda w ten sposób. W zasadzie nie wygląda. Tak nieśmiało próbuję wyjrzeć zza smugi chemicznej, ale niestety nie ma siły, kurwa, przebicia. No, brawo system. Brawo. Co to, kurwa, jest? Może przy okazji jeszcze ktoś by mi odpowiedział. Chemtrails, dlaczego? Ponieważ jest aluminium, tam karta się kończy. Aluminium głównie, mikro, cząsteczki. Co się dzieje, kiedy to się przedostaje do naszego organizmu? Jesteśmy o wiele bardziej podatniejsi na, proszę państwa, sygnały elektromagnetyczne, które rozregulowują nasze organizmy. Dlatego jesteśmy niespokojni, dlatego jesteśmy depresyjni, zestresowani i generalnie potulni, no bo co zrobić, no w tym biednym świecie takim, no co, no zapierdalać do pracy i oddawać, ile to było, 70% zarobku państwu. Czyli po prostu życie niewolnika, wszystko się ładnie układa, a skoro już jesteśmy już przy aluminium, to pierwsza rzecz, którą powinniście zrobić, to odstawić antyperspiranty, ponieważ antyperspirant ma w sobie większość mikrocząsteczki aluminium,
które przenikają do waszej skóry, obciążają wasz organizm metalem ciężkim, jakim jest aluminium, i sprawiają, że jesteś o wiele bardziej podatną anteną na sygnały elektromagnetyczne, pole elektromagnetyczne. Telefonia komórkowa, jeżeli w ogóle zestaw słuchawkowy, to jest podstawa, jeżeli chcesz rozmawiać przez telefon, bo inaczej smażysz swój mózg mikrofalami. Nienormalne chmury, co ty chcesz? Oj chłopcze, doszukujesz się wszędzie, dziury w całym. O, a tam co? Zaraz powiesz, że to Putin odpalił rakietę pewnie, co? No, normalny samolot leci tam, zobacz. Co z tego, że ten sam w kółko kurwa lata tędy? O! System, prawo system. Ja poproszę kilo w ogóle na kilo smugi chemicznej do herbaty, bo trochę kurwa za mało widzę tego. Chciałbym sobie jeszcze do jedzonka wysypać. Jeżeli można. Ja zamawiam, a tak mówiąc zupełnie poważnie, to za chwilę przeprogramujemy to wszystko. A w zasadzie czemu tego teraz nie zrobić? Yo, temat jest tego typu. Jest to propozycja polegająca na... Nazywa się to reprogram. Polega to na tym, że przeprogramowujemy w naszej świadomości to, czym jest smuga chemiczna. Jeżeli patrzysz na smugę chemiczną, a masz świadomość, że jest to chemia, która ci szkodzi, niestety, ale się wkurwiasz. Potęgujesz tym samym negatywne emocje. Nie dość, że ci szkodzi smuga chemiczna, to jeszcze ci szkodzi twoje negatywne emocje z tym związane. Zatem, mamy tutaj właśnie taki cyrk. Numer cyrkowy możemy zrobić w postaci reprogramingu. Reprogram, czyli przeprogramować w naszej świadomości smugi chemiczne na chemtrails, na lovetrails. W związku z czym za każdym razem, kiedy będziesz widział smugę chemiczną, będziesz w swojej świadomości miał ulokowane, że spada na ciebie miłość. I know this is sound a bit crazy. Wiem, że to może brzmi trochę crazy, ale this is my life. This is life, you know? Because tak działa nasza świadomość i podświadomość. Jeżeli ją przeprogramujemy, w ten sposób dany element rzeczywistości będzie na nas wpływał. Zatem, jeżeli chemtrails jest dla nas szkodliwe i my się denerwujemy, czy to coś zmienia? Tylko to, że się jeszcze bardziej denerwujemy i rozprzestrzeniamy energię frustracji po planecie. Jeżeli natomiast przeprogramujemy to i zrobimy z tego love trails, love is in the air, you know? No to zaczyna się robić śmiesznie, bo nawet jeżeli oni chcą nam zaszkodzić, to my mamy, człowieku, skrzydła, po prostu miłości nam wyrastają za chwilę. I to przy użyciu ich własnej broni. You know what I'm saying. Zatem reprogram. Taka oto propozycja. I za każdym razem od tej pory, kiedy zobaczysz chemtrailsa, bo co możemy zrobić innego? Zamknąć lotniska? Zrobić rewolucję? Bardzo chętnie. Tylko, że... Wiesz, można spytać, jak nie teraz, to kiedy? Ale dobra, na ten moment jakoś nie ma ludzi jeszcze na ulicach. Jeżeli macie, będziecie mieli zamiar wyjść, to zadzwońcie po mnie. A na pewno tam będę. Natomiast na ten moment rewolucja, że tak powiem, puka do naszych drzwi, to rzecz jasna, ale na ten moment jeszcze tutaj nie ma jej. Więc jedyne, co możemy zrobić, to... Co możemy zrobić? Możemy przeprogramować to, czym jest chemtrail w naszej świadomości przy użyciu takiego zabiegu jak reprogram, proszę Państwa. I właśnie to proponuję Wam zrobić. Love is in the air, you know. Za każdym razem, kiedy zobaczycie chemtrailsy, pomyślcie sobie, wow, to jest cząstka miłości, która spada właśnie na świat.
bo ostatecznie nawet to pierdolone chemtrails, które już zaczyna być love trailsem powoli, aż mi z tyłu głowy wyszły. No i to nawet ono w swoim istnieniu, w swoim byciu jest doskonałe, jest częścią doskonałości wszechświata. Tak jak wszystkie inne rzeczy, tak jak wszystkie choroby nawet, czy złe wydarzenia, to wszystko jest częścią integralną, nierozerwalną częścią rzeczywistości, która składa się z rzeczy. Niektóre nam służą, niektóre nie służą, ale te dwa bieguny nie mogą bez siebie istnieć, więc na najgłębszym poziomie nawet smuga chemiczna jest boska, jest doskonała. I czemu nie wywlec na wierzch tego aspektu? Leci na nas i tak element rzeczywistości, który jest doskonały. W ten sposób to postrzegać. Okej, okay, i tak już leci. To dawaj, no to niech będzie, wykrzesajmy z tego, wydobądźmy z tego to, co jest tam najgłębsze, czyli miłość. I to nie chodzi nawet o wmawianie sobie, tylko uzmysłowienie sobie, że nawet to zjawisko jest ostatecznie doskonałością. Takie buty, proszę Państwa. Love is in the air. No nie, Pisiu? Tak jest.